Chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwi mu prawi. Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo. Gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty, długo poleżysz w łóżeczku. I nic jeść nie będziesz. Kleiczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapytał koteczek. Lub ptaszka małego, choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek. Kiełbaski i kiszki, nietknięte z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki, stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże.